Witam Was bardzo serdecznie na kanale Profilaktywni, gdzie możecie znaleźć dużo informacji na temat planowania rodziny, zdrowia oraz niepłodności. Ja jestem Billy Sparrow i to jest kolejny odcinek Rozmów Pokoleniowych. Dzisiaj jest ze mną Patrycja, Ula, Ania oraz Patryk, i będziemy zastanawiać się nad tym, czy każdy poród jest trudny. Ja bym zaczęła od Patryka. Jakie są Twoje wyobrażenia? Według mnie, same porody to jest. Bardzo skomplikowana rzecz i każdy poród jest inny od ze względu na różnice same anatomiczne czy różnice w fizjologii człowieka. Porody ciężko uznać jako wszystkie za trudne. To już wszystko zależy od właśnie wyżej wspomnianych różnic anatomicznych na przykład. Panie, może wy opowiecie po prostu o swoich doświadczeniach. Jak, jak to było? No to jeżeli na przykład o mnie chodzi, to chyba obaliłam mit tego, że pierwsza ciąża, pierwszy poród to coś strasznego i w ogóle ja bardzo dobrze wspominam swój poród, bo urodziłam synka w mniej niż pół godziny, także dla mnie to nie jest jakieś straszne wspomnienie i bardzo chętnie bym to, akurat to bym powtórzyła <ścoughs> bez problemu. Ja mam bardzo inne doświadczenia od ciebie. Jestem mamą bliźniaków i mój poród to było cesarskie cięcie. Cesarka, dlatego że uwarunkowania lekarskie, uwarunkowania zdrowotne, zdrowotne zarówno moje, jak i dzieci, to była przesłanka, żeby zrobić cesarskie cięcie. Niemniej jednak uważam, że było super. Urodziłam zdrowe dzieciaki i wszystko zajęło dosłownie chwilę. To też jest jakby duży plus cesarskiego cięcia. Natomiast gdybym miała pojedyncze dziecko, które się wiąże z dużo mniejszym ryzykiem i mogła wybierać, jako taka matka bardzo proekologiczna i pronaturalna, wybrałabym absolutnie naturalny poród. Ja doświadczyłam obu tych wariantów, bo pierwsze dziecko urodziłam przez cesarskie cięcie. Ze wskazań lekarskich wynikało, że musimy mieć cesarskie cięcie. Natomiast z drugiego syna, dwa lata później, urodziłam siłami natury. Mam bardzo dobre wspomnienia, zarówno z pierwszego porodu, jak i z drugiego. Czyli tak, tutaj, tak jak powiedziałeś, właściwie panie, chyba potwierdzą to, że, że każdy poród jest inny. Tutaj wasze historie różnią się między sobą, ale chyba najważniejsze jest to, że, e, że wszystkie macie całkiem pozytywne wspomnienia. A przed porodem obawiałyście się, bo ja na przykład, jak myślę o tym, to, no to mam pewne swoje obawy. Ja bardzo. Ja bardzo już miesiąc przed to, tam cały czas w internecie, czy na pewno, czy dam radę. Ja też się obawiałam, niemniej jednak trafiłam na bardzo doświadczoną położną, która dużo jakby ze mną przebywała przed porodem i powiedziała mi, że niestety, ale tak to jest, że my się boimy. My będziemy się zawsze bali, bo to jest jakaś zmiana w naszym życiu i boimy się bólu, tak. Natomiast ból jest nieunikniony, można powiedzieć, w tym momencie, ale my jak gdyby potem możemy. To zniwelować. Nasze hormony też tak działają, tak? Że, które się wytwarzają w czasie porodu, że my zapominamy o tym bardzo szybko. Ale właśnie od tej strony psychologicznej, takiej kobiety, która wyczekuje porodu? Ja myślę, że świadomość dużo, że bycie świadomym tego, na co my czekamy, że to jest istota, która jest tak samo bezbronna i tak samo pewnie się boi, my musimy ją ochraniać. Za wszelką cenę. I myślę, że to jest chyba taki wyzwalacz u kobiety, który powoduje, że ona jest zdolna do ponoszenia wszelkich kosztów. Dla mnie same jest to też takie pokrzepiające, że, że jednak też może nie ma co aż tak się bać. Możemy się do tego przygotować w bardzo fajny sposób. Mamy przecież partnera, mamy rodziców, mamy przyjaciół, mamy lekarzy. Ja autentycznie poczułam mm, zadaniowo się bardzo w tym momencie. U mnie to bardzo śmiesznie wyszło, bo ja rodziłam w poniedziałek o 10 rano, pracując w dużej korporacji, też zawsze statusy mam o 10 rano i pamiętam jak szłam na port i sobie myślę, to jest niemożliwe. Zadaniowa kobieta, rodzi o 10. Ale ja też miałam w głowie bardzo dużą, yy, yy, dużą taką ulgę. Miałam fajnego i mam fajnego faceta, który mi pomógł. Mam super przyjaciół, którzy ze mną byli, wyczekiwali, każdy czekał, czy się udało, czy wszystko jest ok. Miałam super prowadzących lekarzy, świetny, wybrany szpital. Jakby wszystko, co dało mi taką siłę, że ja w pełnym spokoju i autentycznie z takim wyczekiwaniem na chłopaków, to się musi udać. I się udało. To wsparcie wszystkich ludzi tak naprawdę wokół jest bardzo istotne. Zaufanie też do lekarza, to jest bardzo ważne. E, tak jak wyszło nam tutaj z tej rozmowy, każdy poród jest trochę inny, e, ale to wcale nie znaczy, że musi być trudny. Ta jego trudność polega właśnie na tym, że jest Inny. I do końca na 100% nie można się na wszystko przygotować, ale tak jak powiedziałyście panie, najważniejsze jest to, że na samym końcu jest to wyczekiwane dziecko, jest miłość, i to jest najważniejsze. Naszych widzów prosimy, żeby komentowali, też opowiadali o swoich doświadczeniach. Oglądajcie nas. Do zobaczenia.